Halo halo siema z tej strony Kukis 87 i zapraszam was na kolejny już szósty odcinek z gry Arena Renovation. Zapraszam do oglądania. I już jesteśmy na naszym boisku. Boisko tak jak wiecie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Jest boisko całkowicie zrobione, są trybuny. Także boisko mamy zrobione. Na ten odcinek zostawiłem tak jak mówiłem wcześniej te dwa budynki tutaj klubowe. Tam są chyba bodajże szatnie z tego co pamiętam. Yy, jakieś biuro jest, coś takiego, tak? Tak, chyba dobrze pamiętam. No właśnie tutaj jest biuro. I tutaj są publikacje oraz pomieszczenie gospodarcze. No to co? No to najpierw sobie zrobimy może jeden budynek. Zaczniemy od tego. Co nam tu będzie potrzebne? Chyba młotek na sam początek. rozwalamy te duże obiekty. Widzicie już jak szybko machamy tym młotkiem. Już tam jakieś ulepszenia są kupione. Nawet nie wiem, czy nie na... Nie, chyba na Maxa jeszcze nie ma młotka. Także najpierw musimy porozwalać, posprzątać sobie to wszystko. I zaraz będziemy ten. Pokój, te pokoje odnawiać. Postęp ogólny całego obiektu mamy 25%. Także... Tutaj jeszcze jest trochę roboty, ale na spokojnie to się wszystko ogarnie. Rozwalamy kibelek, tuar. Zaraz będziemy zbierać te wszystkie śmieci, które tutaj są tradycyjnie. Pewnie śmietnik nam się zaraz przepełni. Tu widzę, że jest sporo tych śmieci, także będzie sporo woreczków. Dobra, co tu jeszcze z takich większych jeszcze coś mam? Dobra, możemy zacząć to zbierać już. Tutaj jeszcze coś jest. Zbieramy sobie wszystko. Dobra, mamy pełny worek i idziemy opróżnić. Jak ten śmietnik, w jakim stanie jest ten śmietnik teraz? A jeszcze nie ma tragedii, jeszcze trochę do niego wejdzie. Pamiętam w każdym poprzednim odcinku to właśnie był problem z tym śmietnikiem, bo każdego jednego się wywalały te śmieci. Już mamy worek pełny, ale się szybko zapełniło. Dobra, idziemy wywalić. Dostęp obiektu mamy już na 29%, czyli robota idzie do przodu cały czas. Zaraz będziemy wjeżdżać tutaj z kielnią, będziemy malować i doprowadzimy to do stanu używalności. Dobra, mamy pełny. Idziemy wywalać. To boisko mam nadzieję, że fajnie wyszło. Jest wszystko chyba, co powinno być na takim boisku. Takie boisko typowo treningowe. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, kto widział w jakim stanie było to boisko wcześniej. Także. Ale szybko się teraz te worki zapełniają. I szybko worki się zapełniają, i szybko nasz śmietnik się zapełnia. Dobra, to jeszcze trzeba rozwalić. Okej, okay, dobra, to zbieramy. Ten pokój już mamy posprzątany w miarę. Yy, młotek jeszcze bym chciał użyć. Zrobimy coś takiego. O. Dobra. Mogę go podnieść. Mogę. Tutaj jeszcze. Prawie wszystko będzie. Moment, jeszcze tutaj musimy coś takiego zrobić. Dobra, wyrzućmy jeszcze ten worek. A tutaj jest jeszcze gaśnica nam została. Dobra. Tutaj jeszcze coś jest. O, to bym przegapił. Ok, worek jest niepełny, więc jeszcze mogę coś tutaj stąd zebrać, żeby nie wyrzucać niepełnego. Dobra, mamy pełny worek. Idziemy brać się za tą część tego budynku. Ok, może zacznijmy sobie po kolei od tego. Gładzimy sobie ściany. Tak jak mówiłem wcześniej, nie musimy tego zmywać, bo kielnia nam tutaj pokrywa to całkowicie. Także, okej, okay, dobra. Tutaj jeszcze został kawałek i od razu za tą podłogę, podłoga to była tutaj zmiana podłogi. Dobra, może coś takiego. I z podłogi też nie musimy tego zmywać. Dobra, tu też możemy podłogę sobie zrobić od razu, tylko co to było za pomieszczenie? To jest biuro. Więc nie wiem, czy coś takiego tutaj będzie odpowiednie. Jako, że to jest biuro, to połóżmy, nie wiem, tu jakieś panele są? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, będzie lepiej. Tutaj jeszcze są śmieci. Gapiliśmy to, ale zaraz się pozbiera. Piękne panele sobie tutaj położymy. A może to płytki co? nie wiem sam. I tutaj sobie położymy, tutaj jest chyba ubikacja, tak? Tak tutaj jest ubikacja, to możemy coś takiego sobie zrobić. OK i od razu kielnia. Ale idzie robota. No i dobra, i tutaj od razu sobie wygładźmy też te ściany. I zostanie nam tylko malowanie i umeblowanie tych pomieszczeń tutaj. Odblokowałem nagrodę, bo chyba wbiłem jakiś tam postęp. O, postęp 40% już mamy. Ok, dobra, mamy chyba tutaj porobione to, co miało być. Tutaj są śmieci jeszcze. Tutaj są śmieci i... To jeszcze. I tutaj coś było jeszcze. Nie, chyba tutaj już nie było nic. Też aluzje. To też to mogę zabrać. A i tu gaśnica jeszcze. Zobaczcie jak się schowało sprytnie. I rozwaliliśmy. Dobra, ten worek jest niepełny, to sobie go zostawimy tutaj i możemy wjeżdżać z malowaniem. Tutaj jest pomieszczenie gospodarcze, więc pomalujmy to sobie. Nie wiem, na takie coś ciemnego nawet może być. Ej okay, i sufit tradycyjnie na biało. Jeszcze coś tutaj jest, bo czystość nie do końca jest zaliczona. Chyba ten włącznik jeszcze został, tak mi się wydaje. Tak jest, 100% skoczyło czystości w tym pomieszczeniu. Czyli zostanie tutaj tylko wyposażenie. No to w sumie możemy, albo może później sobie będziemy wyposażać. Teraz kibelek sobie zróbmy. Kiblu pomalujmy sobie na coś takiego dajmy. Ładnie to tutaj będzie się prezentowało. Dobra, sufit tradycyjnie na biało. Całość jest, całość jest. Dobra. Tutaj też powierzało już nam na 100% i czystość, i renowacja. I tutaj jest, co tutaj jest, tutaj jest biuro. Czyli biuro, to sobie zróbmy, co my tutaj możemy położyć na tą ścianę. <laughs> Sporo jest tego wszystkiego, żeby to się jakoś fajnie w miarę prezentowało. Nie wiem, zobaczmy coś takiego. O, poziom 14 osiągnęliśmy, to my tutaj możemy odblokować? O, śmieci tutaj są, czyli to będę szybciej zbierał, niech będą śmieci. Zawsze tych śmieci jest najwięcej. Do zbierania i... Dobra, sobie ma... To chyba jakaś tapeta taka jest, coś takiego. Tak mi się wydaje, bynajmniej ale w miarę ładnie się prezentuje. I tutaj jeszcze do czystości nam brakuje, więc chyba ten zegar tak wjechało na 100%. Kilka mam tych worków niepełnych tutaj i sufit jeszcze został. Właśnie mówię, renowacja 70%, a tu został przecież jeszcze sufit. I mamy renowację na 100%, mamy pomieszczenia już wyremontowane, teraz pozostało tylko je wyposażyć. Więc zaczniemy od pomieszczenia, ale to tutaj w pomieszczeniu gospodarczym może być. Hmm. Pierw sobie zróbmy, może to biuro. Tutaj mam jakieś, bardziej mam pomysł na to wszystko. Na pewno jakieś krzesło musi być pana prezesa, na pewno musi być jakieś biurko. To takie dziwne te biurka jakieś są. Nie ma normalnych biurek. Niech będzie coś takiego, dobra. Takie biureczko, jakiś komputer by się chyba tu przydał też. Nie ma jakiegoś laptopa? O jest laptop, ale nie ma nie może jeszcze laptopa. Dobra Dobra, czort z tym komputerem niech będzie sobie jakieś takie krzesło jeszcze tutaj. O. Coś takiego, jakiegoś kwiata może zakupimy. Gdzie te kwiatki będą jak ja to szukałem wcześniej tych kwiatków. Mm. Mogę telewizorek sobie powiesić na ścianie? Nie, na ścianie chyba nie da rady. Dobra, to niech sobie o, zobaczcie jak to będzie tutaj wyglądało. Coś takiego, dobra. Bezpieczeństwo. Jakaś kamerka by się chyba przydała tutaj. Damy sobie i tutaj, i tutaj. I możemy też dać w tym pomieszczeniu. Dałem, nie dałem. Ubikaty nie będziemy kamery montować. Ale możemy sobie czujnik dymu zamontować, tak? Możemy, czy nie możemy. Czy to jest na ścianę? Jak to jest? Za mało miejsca. Ile ja tego miejsca potrzebuję na ten czujnik? To jest malutkie. A zobaczmy sobie. Nie wiem, ten czujnik dymu. O, z tym nie ma problemu. Będzie sobie damy takie czujniki. Dobra. Tutaj, co my jeszcze tutaj możemy. Wąż pożarowy to możemy w pomieszczeniu gospodarczym dać. Ok. Gaśnica obowiązkowo. Damy gaśnicę i tutaj, i tutaj. To my tutaj jeszcze mamy drzwi, jeszcze musimy pozakładać. Właśnie zaraz muszę, muszę drzwi kupić. Damy sobie śmietniki w każdym pomieszczeniu. Dobra. Wyposażenie tego pomieszczenia mamy na 35%, więc jeszcze sporo brakuje. Ale najwyżej nie będę całości tego. Kwiatuszka sobie damy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Mamy tutaj jeszcze drzwi. Dajmy te drzwi, bo ja zapomnę o tych drzwiach. Gdzie były te drzwi? Drzwi są tutaj, tylko chyba jakieś pojedyncze tutaj będą potrzebne. O! Coś takiego. Dobra, jak to się ukryć? ukryj obiekt. Bieramy na razie wszystko. I teraz do tej ubikacji sobie wejdziemy i... gdzie tu jest ubikacja. I suar. Załóżmy sobie... O, raz i dwa. Dałyby się chyba też za dwie umywaleczki jakieś. Damy sobie i raz, i dwa. I chyba jakaś kabina by się przydała. Kabina, kabina prysznicowa. No, może być kabina prysznicowa też, ale nie wiem, czy się zmieścimy tutaj z tą kabiną. Zmieścimy się, tylko że zobaczcie, ile to miejsca zajmuje. A nie mam tak naprawdę, gdzie kibla już postawić. Gdzie ten kibel był? Jak to się wyszukiwało? Ubikacje, dobra, tutaj jest. To załóżmy sobie. Nie wiem. Tu niech będzie. I tu. No. I wyposażenie na 102% jest. Czyli kibel jest wyposażony. Zamykamy. To jest zrobione wszystko. Tutaj mamy na 37%. Ale chyba też to taki w dostawie I to pomieszczenie gospodarcze. Tutaj byłoby jeszcze warto coś kupić, żeby to trochę wyposażyć. Nie wiem. Mogę sobie takie ze dwa krzesła takie dam. I co my tu jeszcze możemy dać. Klima zewnętrzna. Klimę sobie damy, i jeszcze w tym biurze też dam tą klimę. Takie biuro bez klimy, to wiecie. I tutaj cały czas jest 5%, więc tutaj by się przydało. Grzejnik mogę zamontować. To my tutaj jeszcze możemy. Kamera tutaj jest już chyba założona. Gaśnica jest. Nie mam za bardzo pomysłu na to pomieszczenie. Co tutaj jeszcze możemy dać? Jakieś mebelki, ale tutaj mebelki w pomieszczeniu gospodarczym. No mogę dać jakąś szafkę. Nawet dwie dam te szafki. No i dobra, zostawię to na razie, bo tak jak mówię, nie mam za bardzo pomysłu, co tutaj mogę dać. Tą część mam już zrobioną. Postęp ogólny obiektu 52% wjeżdżamy teraz na drugą część. Tutaj mam te worki, które są. Poro miejsca jeszcze w tych workach jest. Więc sobie bym podbierał to, co jeszcze tutaj mogę. Żeby te worki zapełnić. Bo tak jak powiedziałem, zaraz będę miał śmietnik pełny i te worki się będą znowu wysypywały. Także zbieramy sobie na razie to, co możemy. Teraz będę rąbał te większe elementy. Ale tu też bajzel jest po tej stronie. Dobra, idę to wyrzucić i biorę się za rozwałkę tych dużych elementów. Dawaj młotek i jedziemy z tematem. Ale idzie robota dzisiaj. A tu będzie do podbierania. Teraz wjeżdżamy sobie na tą stronę. I co, to by było tyle? A tutaj jeszcze jest szafka. I idziemy zbierać. I tutaj też mamy jeszcze te worki niezapełnione. Zbieramy sobie to, co nam zostało tutaj. A tutaj chyba jest wszystko już. Tutaj jeszcze coś będzie Dobra, pełny worek i akurat został tutaj ten ostatni worek i może to się wszystko fajnie nam napełni. Także nie będzie się wysypywało z tego śmietnika, chociaż na tym odcinku. Otek, co daj mi młotek, dobra. 382%. Tutaj jeszcze coś jest, no ale gdzie tutaj coś jeszcze jest do zebrania? No ja nie widzę, chyba że to. Zaraz zobaczymy. 54%. Stawię sobie ten worek jeszcze tutaj i możemy wjeżdżać z kielnią powoli. Pierw do ubicacji. Od tyłu sobie zaczniemy tutaj. Jeszcze coś tutaj. A, może ta podłoga jeszcze będzie. My mamy czystość na 100%, renowacja na 50- kilka procent jest, więc podłogę sobie mogę od razu zmienić też i tu, jak już mam ten młoteczek. I sobie tutaj od razu te ściany wygładzimy. No i dobra, czystość 100% mogę sobie wjechać tu od razu, to sobie wygładzić tutaj sobie też zróbmy od razu. U mnie wszędzie już mogę to wygładzić, już trudno. I tutaj też a nam tylko gdzie gdzieniegdzie podłogi i malowanie. A i tutaj ten znaczek jeszcze będzie do zdjęcia. I ten znaczek nam został jeszcze, to sobie od razu go zapamięci i zdejmijmy. No i tutaj jeszcze coś jest, się znalazło. Tutaj chyba już jest wszystko, tak? Czasami się zmienia te podłogi. Właśnie widzicie, że coś się pokazuje, że jeszcze gdzieś coś jakiś brud zostawiliśmy. Ale tutaj już ewidentnie nic nie ma. No i dobra. I co teraz jeszcze mówiłem? Tą podłogę sobie, tak? Możemy zrobić. Tutaj co jest? Tutaj jest ubikacja, ok. A tutaj jest korytarz. Dobra, to korytarz to też sobie na korytarzu możemy coś takiego zrobić. No i dobra, idziemy do tego kibelka pierwszego, sobie pomalujemy ścianę. Kibelek to tradycyjnie sobie pomalujmy na niebiesko. Sufit biały, tak jak wszędzie robimy. Sufit biały. Tutaj jest chyba szatnia, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, więc w szatni sobie połóżmy kolor. Nie wiem, jak będzie coś takiego. Może zobaczymy. Dobra, sufit biały. I tutaj chyba jest tak. Tu jest. Odbicie lustrzane tamtych pomieszczeń też szatnia i też ubikacja. Postęp ogólny już mamy 72%. Także robota cały czas idzie do przodu na 75%, jakiś chyba bonus będzie. O, właśnie 15%. Poziom to my tutaj sobie możemy jeszcze. Młotek mamy na maksa, narzędzie sprzedaży, nie wiem co to jest, nie korzystałem z tego w ogóle jeszcze. Ręce, no ale co ręce, co będę mógł więcej dźwigać, czy co będę mógł, nie wiem za bardzo też tutaj, co to, o co tutaj chodzi. A to? Długie ręce, co to w ogóle będzie? Długie ręce, na natychmiastowe usuwanie śmieci, to, to może być ciekawe. I biegaj dwa razy szybciej, tylko, że nie mogę jeszcze tego odblokować. Nie wiem dlaczego. A, bo nie mam chyba tyle punktów doświadczenia. Więc weźmy sobie doświadczenie. Tak, aby spróbować odblokować te tutaj ulepszenia. No i dobra, czystość 100%, renowacja 85. A, bo tutaj został nam jeszcze sufit. Jest po 100%. Wyposażmy to sobie tak w miarę na szybko. Kosz na śmieci. Ubikacje, gdzie są ubikacje? Dobra. Te dwa kibelki sobie tutaj dajmy. Te dwa pisuary sobie tutaj dajmy. Umywalka tradycyjnie. Dajmy sobie ją tutaj. Co ja tutaj jeszcze mogę, co ja tam jeszcze umieszczałem w tym kiblu? Dobra, na razie niech będzie. Tutaj jest szatnia, więc będą nam potrzebne szafki. Gdzie tu mamy te szafki? Dobra, jest ta metalowa szafka. Niech będzie. Aby tylko w miarę równo to ustawić. Dobra, odebrałem nagrodę za 75%. Dobra, trochę krzywo będzie, ale myszawki tutaj jeszcze jakaś ławka by się przydała też. Żeby było na czym usiąść. Raz, 2. Dobra. I teraz idziemy na drugą stronę. Tu też są te szatnie, więc ale jak już mam te ławeczki, to sobie położymy ławeczki i damy sobie od razu te szafki. Widzicie co ja robię? Ciekawe jak tam to poustawiałem. Tutaj jest dobrze. A tutaj jest do tyłu. Dobra, pobracam sobie to. Już chyba w pierwszym odcinku też takiego babola zrobiłem. Poustawiałem szafki, cały rządek szafek, a potem dopiero się zastanowiłem, jak te szafki się otwiera. I się okazało, że poustawiałem je. Nie w tą stronę to potrzeba. No ale dobra, już mamy to poprawione. Jeszcze kilka tych szafek tutaj damy. Dobra, 57% tutaj mamy i teraz idziemy jeszcze do... ...tych ubikacji tutaj. I damy sobie tak jak w sumie tam. Te dwa kibelki. Dobra. Dwa pisuary, to w sumie może nam się uda na jednej ścianie wszystko dać. O, super. Umywalka. O, odblokowałem jakąś nową. A niech będzie taka luksusowa, ta umywalka. I co tutaj jeszcze jest? Kabina prysznicowa. Zmieści się nam ta kabina? O, chyba nie bardzo, ale. Nie, niestety, to jest za duża ta kabina. Żeby coś mniejszego było, to może by się zmieściło. Dozownik mydła. Dobra, niech mają. Dwa dozowniki nawet. A, właśnie, najważniejsze. Papier toaletowy. O. I zamykamy to wszystko drzwiami. Kupmy sobie. A niech będą takie. I z drugiej strony to samo. I zostało nam chyba jeszcze tylko to pomieszczenie. Tak? To jest umalowane? Chyba nawet nie jest umalowane. Zgadza się, więc to jest korytarz, więc sobie zróbmy może taki zielonkawy ten kolor sobie tutaj dajmy. Okay, mamy na 100% czystość i renowację. Jakieś wyposażenie by się tutaj jeszcze przydało. Od razu zamontujmy sobie, jak mamy pod ręką drzwi. Tutaj sobie załóżmy coś takiego. O. I jakieś wyposażenie tego korytarza. Tylko co my tutaj możemy postawić na takim korytarzu? Możemy sobie postawić ze dwa krzesełka jakieś. Elektronika, co my tu z elektroniki możemy? z elektroniki to chyba nie za bardzo. A niech będzie taka lampa. Te dwie nawet niech będą. Zegar niech też sobie tutaj wisi. O, coś takiego dajmy jeszcze automat. Automat jest. Dystrybutor wody w sumie też można tutaj postawić. Ogrzewanie, no a klimat w sumie też możemy sobie tutaj, o nad drzwiami ją zamontujemy. Grzejnik też damy. I kamerkę sobie zamontujemy i tutaj i tutaj. I najważniejsze wąż pożarowy. No i dobra. I w sumie co? Mamy to na 81%. Worek już nam nie będzie potrzebny, więc lecę szybko go wyrzucić. No właśnie. O tym mówiłem cały czas. Dobra. Udało się. Postęp całkowity obiektu mamy ukończony na 84%. Już to tak zostawię. Jest wszystko zrobione tak jak się należy. Mamy zrobione biuro. Jest zrobiona ubikacja, pomieszczenie gospodarcze. Dużo tutaj nie ma, ale nie mam za bardzo pomysłu, co tutaj można by wstawić. I z drugiej strony mamy korytarz, ostatnia i ubikacja. O, tutaj tak to postawiłem, że nie mogę wejść. No dobra, trudno. Jest zrobione wszystko. Luksus, są automaty z napojami. Jest boisko zrobione, także. Tą arenę uważam za zakończoną. Jestem ciekaw, powiem Wam szczerze, jaka będzie następna. Nie mam pojęcia, bo nie grałem. Gram z wami, można powiedzieć w tą grę. Nie wiem, co jest dalej, jaka arena będzie dalej. O tym się przekonamy w następnym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw lajka. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, ją!